Ten festiwal duchowo bardzo mi pomógł w przybliżeniu się po prostu do Boga. Bardzo mi pomogło wczorajsze uwielbienie w tym, żeby się tak oczyścić właśnie duchowo, zobaczyć, że Bóg cały czas jest ze mną i On mnie nie zostawi. Ja się bardzo cieszę z modlitwy, która tutaj nas jednoczy, z wczorajszej modlitwy uwielbienia. Dla mnie takim dużym przeżyciem duchowym w trakcie festiwalu było to, jak zmieniłem moje podejście do spowiedzi, do komunii. Mianowicie dotarło do mnie tak głębiej, że komunia nie jest dla ludzi idealnych, świętych, że komunia jest dla ludzi, którzy chcą zbliżać się do Chrystusa. I Chrystus w komunii też oczyszcza nas z takich naszych drobnych, codziennych gdzieś tam potknięć. Trafiły do mnie słowa ze świadectwa na koncercie Nie ma go tu, że może teraz jest jeszcze to nic, ale że w końcu coś się wydarzy. Przyjechałam tutaj z wielką nadzieją, że wszystko się polepszy i faktycznie się polepszyło, bo po koncercie uwielbienia i po zawarciu przymierza z Bogiem strasznie popłakałam się i dotarło to do mnie, że Bóg mnie kocha, bo wcześniej miałam problem z uwierzeniem w to. Na festiwalu mogłam kolejny raz doświadczyć żywego kościoła, który jest wypełniony Bogiem, jest wypełniony Duchem Świętym. Wczorajsze uwielbienie dało mi dużo siły do działania i do odkrywania swojego powołania. Na wieczorze uwielbienia poczułam takie totalne oczyszczenie, takie uczucie, że Panie Boże, jestem i jestem tutaj tylko dla Ciebie i chcę Cię uwielbiać, i to było dla mnie tak cudowne przeżycie. Również msze święte były dla mnie najpiękniejsze, jakie tylko chyba w życiu przeżyłam. Moja wiara naprawdę wzrosła, pogłębiła się dzięki adoracjom, konferencjom, spotkaniom w grupach. Pogłębiłam relacje z Panem Bogiem, jak i ogólnie ze znajomymi, i duchowo czuję się znakomicie. Jak się tu przyjeżdża na 7 dni, to macie okazję doświadczyć no wszystkiego. Wspólnoty, Pana Boga, tej atmosfery, która jest niepowtarzalna chyba dla żadnego wydarzenia. Musielibyście tutaj przyjechać, żeby to sprawdzić, i więcej Wam nie jestem w stanie opowiedzieć. Tego trzeba doświadczyć.